Dobra. Proszę, żeby było coś ciekawego, co? Jest tu coś ciekawego? Głuchy telefon decyduje, jakie... Czemu oni nie zrobią nic kurwa ciekawego, no? Nowego, w sensie. Takiego swojego, a nie tylko to, co robiła ekipa, kurwa. Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Witamy w sumie. Dzisiaj zagramy w głuchy telefon. Głuchy telefon? Głuchy ale telefon. Taki niezwykły? Tak. Bo będą wyzwania. Niezwykły głuchy telefon. 5000 łapek w górę i co? No, jeżeli to dobijecie, to zrobimy kolejny odcinek z głuchego telefonu. Bo oczywiście chodzi tutaj w tym odcinku o to, że podajemy sobie przez głuchy telefon wyzwanie, które robi osoba pierwsza. Ja mam pytanko do was, czat. Czy jestem jakiś kurwa zjebany? Bo oni, jak oni mówią, dajcie 50000 łapek w górę i będzie kolejny odcinek z głuchego telefonu na przykład, albo z Twistera. I oni wybali te 50000 łapek i co? I ten kolejny odcinek będzie dopiero... Kiedy? Ja myślałem, że to będzie od razu. Albo go w ogóle kurwa nie będzie i chuj. Okej. Zjedz tort ręką. Mam przerażoną minę, dobra. Zjedz tort ręką. Okej. Zjedz tort ręką. Coś czuję, że to będzie kiepskie. Zjedz coś na golasa. Nie ma innej opcji. Ale po... Raz, ale powoli. Jedno... Minęły 2 minuty 27 sekund i nawet ja nie wiem, co mam komentować. Przy poprzednich filmach mogłem przynajmniej cokolwiek powiedzieć, tak tutaj. Tak mnie... W środku mnie kurwa ściska z cringe'u. Jedz... Seks! Seks! No. Patrzcie, oni się teraz wszyscy wydurniają, jeszcze nie mam hasła, patrzcie, jesteście wszyscy głupi, najgłupsi na świecie i nienawidzę was całym swoim sercem. Plus jeden. Jest taka głupia. Oj, plus jeden. No, tak, wiem. Co jest kurwa, no nie powinno tego słyszeć. Jezus, Boże, jak ją uwielbiam, Jezu, jak ja cię widzę, to mam ochotę cię zepchnąć ze schodów. Boże, ale plus jeden! Masz rację. Naprawdę. No, rację. Dobrze. Jest to proste hasło. Skocz do basenu. Ania? Trzy słowa. Skocz do basenu. Zrobię k***a. Okej, jakby spodziewałem się kurwa wszystkiego, nie? Ale to mnie przerosło. Jakby to mnie kurwa przerosło, nie? Jakby dosłownie spodziewałem się wszystkiego. Ale nie zrób mi kurwa loada w wykonaniu Hani do Bartosza. Więc ona sugeruje tymi słowami, że Bartosz by chciał, żeby ona mu opierdoliła pęto. Nie! Faustyna jest na końcu, a więc to Faustyna by opierdolała pęto. Tym bardziej nie zmienia to faktu, że nie spodziewałem się kurwa czegoś takiego. I Fausty to musi zrobić na samym końcu. Zdejmuj to Mateusz. Ciekaw jestem, co ona sobie w głowie teraz myśli. Co mam zdjąć? Zdejmuj to... Teraz. Nie, zdejmuj... Nie, wyrzuć co miało być. To Mateusz. Ciekawe, czy to jest zrozumiałe. Wyrzuć to Mateusz. Zrozumiałe. Jak zrobi to wyzwanie. Czterna kroka to jest. Ale ja nie jestem Mateusz. Musisz skoczyć do basenu. Jeszcze raz. Wyrzuć. Bukć. To. Do. Mateusz. Basenu. Ale jaki będzie twist na samym ale kogo wyrzucasz do basenu? Ciebie? Nie. Mnie. Wyrzuć. Wrzuć. Dobrze. To. Już to miał. Rzucić. Do Mateusz! Boję się mega, bo widziałam ich reakcję. Przepraszam! Wrzucasz? O Boże, to nie jest na pewno to, bo widziałem twoich reakcji. Wrzuć! Wrzuć! Do! Do! Nie mów tak głośno! Basenu! Ale co? Nie wiem! Co? Trzeba Bartka do basenu. Nie, jeszcze jeżeli on wymyślał coś i jest to w podobnym stylu, to na pewno domyślam się, że mogło być coś, nie wiem, przykładowo skocz do basenu, o, coś. To jest tak samo.
Przykładowo właśnie to było to, co miałaś powiedzieć, ale się nie udało. Serio? Dobra, słuchajcie, no to co mogę wrzucić do baselu? Ogórkę. No chodź, Bartek. Ale nie. To wrzucam... Zobacz pozycję Hani Bartka. Co mogę wrzucić do baselu? Masz na myśli, drogi widzu, że w tej chwili Hania jest kurwa żądlona w Dubala? Mówisz, że jest żądlony? No chodź, Bartek. Ale nie. To wrzucam w takim razie zabawkę. Nie! No co no... Jest jakby wiecie, no. Pierwsza pod ręką. Jest ty, co ona wrzuciła? No co, telefonu we mnie wrzuciła. Słuchawek też nie. Nie miałam polecenia konkretnego, co wrzucić do tego basenu. Tak więc wrzuciłam zabawkę Gengara, potem ją wyciągniemy. Zabawkę psu kurwa zmoczyła, co za szmata jebana. Gengar się załamał, przepraszam Gengar. No ty kurwa jebana. Ja bym nie chciała. Ja ci powiem prosty, że mogę rzucić cokolwiek. Cztery słowa, tak. Dobra. Pierwsza próba. Tak. Włóż. 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 Głowę. O nie, głowę. Tort. Do. Tort. Dobra. Włóż. Włóż. Głowę. Głowę. Tort. Ale nie ma, bo te dwa... Brzmi spoko. Te dwa słowa ostatnie. Włóż głowę w piekarni. Dobra, w nocnik, żeby nie było. Włóż głowę. Głowę. W nocnik. Tort. Co do kurwy? Jest git, odwracaj się. No dobra, to było lepsze niż nocnik. Włóż głowę w tort. Sus gang. Ona wie. Patryk. Pamiętasz, że jesteśmy w związku. Pamiętam. Jedno słowo. Nie. Próba. Włóż. Wrzuć. Głowę. Bartka. Kawę. Pól. Nos. Znowu, to się pomyli. Nie, dobra, nie. Dobra, bardziej dobra. Otwieraj buź. Co on ma napisane na koszulce? Od nowa, bo się pomyliłaś. Od nowa. Nie. Anger Vision. Dobra, bardziej otwieraj. Bo jednie słowie. Kurwa, masz. Włóż. Głowę. Nos. Do nogi? No i koniec. Tak. To dajesz, dawaj, rób. A może usłyszałeś coś innego? Co? Jezu. Ale nie mogę się to... Nie, zrób to, co zrób to, super. O, stopiło. O Jezus, kurwa, jaki stupor. Gengar, o Jezu, dobra, koniec, nie można. Off kamera. To usłyszałeś, włóż głowę do nogi, tak? Chciałem się napić soku, ale odechciałem się czego kurwakolwiek. Ja pierdolę. Siema, co dzisiaj robią? Cały... Co tak długo? Słoik lemoniady. O kurde. Ale popisany blat jest tutaj. Dobra. Strasznie mnie zastanawia jakby, bo Freeze przez tyle czasu budował taką... Freeze przez całą swoją karierę budował taki, wiecie, że on jest family friendly i tak dalej, potem to się lekko zmieniło, ale nie aż w ten sposób, kurwa, oni tutaj rzucają jakimś ruchaniem co 3 sekundy, kurwa. Strasznie tu... Jakie stópki, kurwa, ruchanie. Nie powiedz coś tego wypijcego tampona, proszę. No dobra, pierwsza próba, powolutku. Na razie po jednym słowie. Wypij cały słoik. Słoik. Z ogórkami. Z ogórkami? Dobra, jeszcze raz. Wypij cały swoją... Freeze to miał do akceptu. Ej, szczerze? Nie wiem. Myślicie, że Freeze w ogóle to ogląda? W sensie, bo on tam na pewno z nimi jest często w tym ich domu, ale myślicie, że on to ogląda jeszcze przed wstawieniem? Imo? Chyba nie. Jeżeli takie rzeczy przychodzą. O, ale zarobi się. Dobra, mam to. Wypij? Wypnij! Mówiłem coś o podtekstach, prawda? Prawda? Tak jak przed sekundką o tym mówiłem, prawda? Słoik? Z ogórkami. Oj, za dużo. Wypij cały słoik. Nie, czekaj, ja potrzebuję jednej próby, zaraz się stresuję. Spokojnie. Pierwsze słowo. Wypij cały słoik. Coś długo to idzie. Z ogórkami. No nie możesz mi od razu tak. Okej, czekaj, muszę sobie zresetować mózg. Wypij. Może wbij? Cały. Wypij cały. Słoik. Sok. Z ogórkami. Dobra, odwracaj się.
dobra. Ej, ale w ostatnim... Ma to sens. Troszkę podciągnęłaś, okay. W ostatnim trochę podskoczyłaś. Wypij cały sok z ogórka. Nie. Nie. Jeszcze raz, moja, nie chcę jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie chcę wylizać całego ogórka. O! Ja pierdolę, no. Godnemu chleb na myśli, jak to mówią. Susy. Jebanko. Wypij cały sok z ogórka. Ale też mi się wydaje, że oni tak bardzo specjalnie kurwa wszystko zamieniają na ruchanie, nie? Typu, wy byście powiedzieli coś typu wsadź palec do pomarańczy, a ja bym powiedział wsadź ja do dupy, nie? I oni właśnie tak zamieniają to wszystko po prostu, żeby było śmiesznie i ruchanko. No okej, rób! Nawet nie mów. O k***a! I co, i ona bierze i robi blowjoba k***a dla ogurasa? Proszę, powiedzcie mi, że ona usłyszała źle i będzie k***a ssać ogóra. Proszę, żeby tak było. Dobrze, no ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Okej! Okay. W sensie suk z ogórka. Daj! Aj! Kurwa! Zmienimy go blenderem. Ale nie chciałam tego lizać i ja. Anaki! Anaki! Zmienimy blendera. Oj, czekaj, w dobrą stronę? Chyba włącznie. Aj! Oooo! Ale nie mam tutaj wyjść. Żeby wszedł na pomarańczowy YouTube, oni by mogli wejść na żółto, na biało-niebieski YouTube. To by było. Wiecie, ile by kaski kopali? Jak myślicie, z ich piątki, które by kopało najwięcej hajsu z OnlyFans? Mimo chyba Faustyna, ewentualnie Hania. Albo Faustyna, albo Hania by kopały najwięcej kabony na OnlyFans. Dobra. Strasznie dużo czasu. Komuś i sobie schodzi. Ale nie, ty co ona kurwa czeka? Nie możesz od razu, bo... Ale nie możesz po mnie powtarzać, bo to nie ma sensu. Nie tłumacz mi się, bo ja nie słyszę. Okej, przywal. Komuś. Sobie. No tak! Musicie to kurwa! Musicie przecież! Przywal komuś i sobie i kurwa sąsiadowi i bratu i wujkowi kurwa! Przywal mu! Chuja nie słyszę, bo ona zagłusza tą muzyką, ten montażysta jebany. No i chuj, nie słyszę. Musisz tak, żeby miał. Dobra, ostatnia próba. Z tortu? Przywal komuś klapsa w dupę! To ma więcej sensu. Przywal. Komuś. Klapsa w dupę. Przywal komuś w dupę? Druga. Wow! Przywal komuś klapsa. Nie, tam jest jeszcze jakieś. Pani? Ostatni raz. Przywal. Kurwa. Komuś. Klapsa. Z boczuszki. To nie będzie. Ja psuję, ja mówiłem, że ja psuję. To jest takie śmieszne. Oho. Jest takie śmieszne. Przywal. Komuś. Palcem. Pasem? No wolałbym pasem niż palcem, kurwa, bo tutaj naprawdę zaraz dojdzie do jakichś palców na tym odcinku. Dupę. Yeah! Okej, spokojnie. Przywal. Okej. Komuś. Możemy od początku? No zajmij. Nie. Pasem w dupę. Czy na końcu jest do dupy? Dobra. Będzie bolało. I to pewnie będę ja. Przywal komuś pasem w dupę. Seks! Przynieś komuś paczkę, w ogóle rozumiem. Palec w dupę. Paczkę? Przywal. Czekaj, bo o, okay. Wiadomość Face Ramzesa mnie rozjebała. Zruchaj mnie w dupę. Dobra, jeszcze raz. Nie wiem, dlaczego mnie to rozbawiło, ale znając Hanię i jej taki charakter, to by kurwa miało trochę sensu nawet. Przywal.
Ale jak chuj, tak czysto teoretycznie, czat, nie wiem jak wy, ale ja jestem zdania, że na pewno za jakiś czas, bliższy, dalszy, na pewno prędzej czy później, Hania, Faustyna i Bartek jakoś się dobiorą w parę. Nie, chodzi mi o pulę tych trzech osób, ale ktoś z nich prędzej czy później, że będzie jakiś związek jeszcze dodatkowy w tym całym Gen Z. Coś tak kurwa czuję, że oni, ktoś tam z nich, coś tam, na 100%. Patrząc na te ich kurwa rzucanie, ruchanie i tak dalej. Bo to się wszystko od tego zaczyna. Najpierw są żarty o ruchaniu, a potem faktycznie to robią. Nawet pod ustawkę może być, ale wiecie, no. Ja przynieś. Komuś. Pasem. Kurde, to słowo jakieś jest... Zagraniczne! Dupel. Oj, ja nie wiem, co się dzieje w jego głowie. Ja wiem, ale ja serio nie rozumiem, więc jakby przynieść komuś paczkę w kubeł. Przywal komuś pasem. Polej komuś. W? Powiedz trzecie słowo jeszcze raz. Trzecie. Pasem. Piwo? W. Na milion słów pierdolną trójkąt na szałapie, ale to by było zajebisty content. Dupę. Kubę w kubku? Polej komuś piwo w kubku? Dobra. Siema, jelemurek. Dobra, polej komuś piwo w kubku. Na możesz mi jak chcesz. No to nawet wyszło... A to nawet wyszło tak, że tak powiem, bezpiecznie, ale jednak klepanie po dupie byłoby zabawniejsze. Przepraszam. Okej, ja jestem bardzo ciekawa, co ty powiedziałeś. Dobra, słuchajcie. Hania wiadomo, co usłyszała, ja usłyszałem. Przywal komuś pasem. Głośniej tą muzykę, daj się kurwa.